modlimy się za zmarłych z rodziny Chabrosów. Piotr, Julian, Bolesław, Zygmunt, Marian, Władysława, Stefania, Zofia, z rodziny za dziadków i babcie, z rodziny Mazurkiewicz, Tadeusz, Jan, Piotruś, Apolonia, Jadwiga, za zmarłą Natalię Sadurską. Bożemu miłosierdziu polecamy zmarłych, świętej pamięci z rodziny Zlotów, Władysławę, Jana, Jerzego, Bogusława, Józefę, Stefanię, Mańko, duszę Wacława, Klimka. Modlimy się za świętej pamięci Antoniego Pyczka, Władysława i Annę Żaków, Ignacego i Wiktorię Banaszków, wszystkich zmarłych z rodziny Żaków i Banaszków. Polecajmy Bożemu miłosierdziu Janinę, Piotra, Andrzeja, Annę, Wiktora, Michała z rodziny Leśniaków, Tadeusza, Stanisława, Antoniego, Mariannę, Piotra z rodziny Mazurkiewicz, Danutę, Natalię, Franciszka, Marię z rodziny Ogórków. Modlimy się za zmarłych, których polecamy, Józefa, Mariannę, Adolfa, Piotra, Henryka, Władysława, Andrzeja z rodziny Maciak, za Kazimierem, Stanisława z rodziny Pysz, Marię, Józefa z rodziny Janek, Władysławem, Stanisława, Mariannę, Franciszka, Józefa, Piotra, Jana, Andrzeja z rodziny Chabros, Zofię, Władysława, Piotra, Marysię z rodziny Ziółek, Stefanię, Władysława z rodziny Kęsik. Polecamy na wypominki następujące dusze zmarłych. Stefania, Barbara, Piotr, Antoni, ksiądz Roman z rodziny Bolesławskich i Jana Głębickiego. Modlimy się za Władysławę, Józefa, Kazimierza, Krystynę, Helenę, Piotra z rodziny Nowickich, Eugenię Kordowską, Zenobia, Tadeusz z rodziny Guzowskich, Edytę, Władysława z rodziny Cieplińskich, Marię i Franciszka z rodziny Marczaków, Mariannę Wójcicką, Irenę Klewin, Jana Wójcika, Julię Władysława Koter, Kazimierę Pocek, Bogumiła Kozaka. Bożemu miłosierdziu polecamy zmarłych, Klewin Irena, Wójcik Jan, Rutkowski Jan, Julianna, Józef Bronisław, Marian Rozalia, Węgrzyn Jan Petronela, Stanisława Wiesław, Helena Genowefa, Pawelec Czesława, Krystyna, Zofia Czarna, Skutnik Bronisław, Feliksa, Kozak Eugeniusz, Tadeusz, Kamiński, Stanisław i Franciszek. Rodziny Pajurków, Alicja, Halina, Franciszka, Stanisława, Zofia, Izabela, Danuta, Sabina, Józef, Zbigniew, Piotr, Sylwester, Michał, Bolesław, Loda, Natalia, z rodziny Czuprytów, Józefa, Piotra, Franciszka, Henryka, Romana, z rodziny Nagadowskich, Anna, Wiesław, Ireneusz, Marian, z rodziny Mazurkiewicz, Władysława, wszystkich spoczywających na naszym cmentarzu. Polecamy Bożemu miłosierdziu Mariannę, Kazimierza, Zygmunta, Jana, Bronisława, Jerzego, Aniele, Longina, Jerzego, zmarłych z rodziny Chmurzyńskich i Jaroszyńskich i za dusze w Chrystu cierpiące. Polecamy Czesława, Karola, Władysława, Zofię, Antoniego, Jana, Balwina, Stefana, Stasia i Rysia. Polecamy zmarłych z rodziny Kuflewskich, Tadeusz, Helena, Józef, Zbigniew, Jan, Januszek, Konstancja, Józef z rodziny Szeleźniaków, Maria, Antoni, Tadeusz, Paulina, Hieronim i Stefan, z rodziny Zwierzchowskich, Jan, Michalina, Janina, Ignacy, z rodziny Karasiów, Stanisława, Kazimiera, Irena, Józef. Polecamy zmarłych Wandę Romana, Wandę Stanisława z rodziny Krupów, Natalię, Ignacę z rodziny Guzów, Marię Bolesławską. Polecamy zmarłych z rodziny Łubek i Kępiński, Regina, Aleksander, Karolina, Karol, Roman, Bolesław i Wiktoria. Polecamy Mariannę, Piotra, Stanisława, Józefa, Teresę, Mariannę, Franciszka, Stanisławę z rodziny Skorupskich. Modlimy się za Józefę, Wawrzyńca, Michała, Michalinę, Feliksa, Stanisława, Franciszkę z rodziny Kamińskich. Polecamy zmarłych z rodziny Uzarków, Marię, Jadwigę, Henryka, Józefa i Michała. Modlimy się za zmarłych z rodziny Butrynów, Ochniaków i Byczków. Prosimy o modlitwę za Agnieszkę, Michała Krupów, Jana Matraszka, Mariannę, Wawrzyńca z Wójcików, Józefę i Wojciecha z Krupów. Polecamy zmarłych Stanisława, Józefa z rodziny Czuchrytów, Adela, Roman, Karolina, Julian z rodziny Turskich, Janinę i Jana Gutowskich, Marię Matraszek, Jana Wierzyckiego, Stefanię i Stanisława Turskich, Halinę i Józefa Pajurek, Stanisława Żurawa, księdza Stanisława Zawadzkiego, dusze w czyśćcu cierpiące. Bój miłosierdziu Bożemu polecamy Michalinę, Władysławę, Mieczysława, Piotra, Franciszka, Feliksę, Stanisława, Eleonory, Michała, Jana, Józefa, Karolinę Romualda z rodziny Witałów, Tobolskich, Grzegorczyków, Pikulskich. Skończyło się życie tych, przy których grobach dzisiaj się modlimy, tak kiedyś również i nasze życie
zakończy się i będziemy musieli stanąć przed Bogiem i zdać rachunek z tego, co tu na ziemi zdziałaliśmy. Na ten bardzo ważny moment zakończenia naszego ziemskiego życia i czekającego nas życia przyszłego powinniśmy się roztropnie przygotować. W połowie XIX wieku członkowie pewnej amerykańskiej sekty w białych szatach wyczekiwali na dachach swoich domów powrotu Jezusa na ziemię. Już znacznie wcześniej porozdawali swoje majątki, wyzbyli się pieniędzy, aby jako ubodzy stanąć przed Jezusem i czekać na to spotkanie. Zostali oszukani. Jezus Chrystus nie przyszedł, ale za to fałszywi prorocy bardzo wzbogacili się ich naiwnością. Boże Twoich staję, Panie, czekam na Twe zmiłowanie. Czekam na Twe zmiłowanie. Któryś pod postacią chleba, któryś pod postacią Hostyni jest Bóg żywy. Tej hostyni jest Bóg żywy. Choć zakryty, lecz prawdziwy. Choć zakryty, lecz prawdziwy. Tym najświętszym sakramencie. W tym najświętszym